Sejmik Województwa Śląskiego wybrał w poniedziałek piątego członka zarządu. Został nim Grzegorz Boski, szef PSL w Częstochowie, który od 2013 roku jest dyrektorem Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Członkowie zarządu jeszcze dziś mają podzielić się zadaniami w nowym pięcioosobowym składzie. Od jutra ciężka praca, mamy niecałe półtora roku do tego, żeby swoje cele postawione zrealizować. Jak wskazał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, nowo powołany członek zarządu będzie zajmował się szeroko rozumianymi terenami wiejskimi. Stworzyliśmy dość dobrą koalicję, bo ona jest bardzo szeroka, mówiąc wprost, ale z drugiej strony wszystkie interesy województwa są reprezentowane. Mnie osobiście fakt cieszy najbardziej, który udało mi się przekonać tutaj wszystkich naszych kolegów do tego, żeby jednak subregion częstochowski, ziemia kłobucka, myszkowska miała swojego przedstawiciela z uwagi na to, że dwufunduszowość nie obejmuje tej części województwa i z pewnej strony merytorycznej większa atencja musi być tam postawiona, położona. Przypomnijmy, układ sił w Sejmiku Województwa Śląskiego zmienił się 21 listopada 2022 roku, kiedy marszałek Jakub Chełstowski i troje innych radnych PiS przeszli do ruchu Tak dla Polski. Powstała szeroka koalicja obejmująca też Platformę Obywatelską, Lewicę i PSL.